witam szanownego pana. Czym mogę służyć? Proszę pana, chodziłoby mi o naszyjnik. Tak. O. To jest, ośmielam się zauważyć, bransoleta. Szanowny pan raczy wskazywać bransoletę. Aha, bransoleta. Tak, tak, tak. Aha, aha. To w takim razie niech będzie tak. Bransoleta. Służę uprzejmie. Bransoleta? Nie, stanowczo nie. Czy zechciałby mi pan jednak pokazać jakiś gustowny naszyjnik? To są naszyjniki? Na pewno? Absolutnie, ponad wszelką wątpliwość. Pracuję w tym fachu 24 lata. Aha, a czy mógłbym, przepraszam, mógłbym jeszcze zobaczyć ten pierścionek. Czy dobrze mówię, to jest pierścionek, nieprawdaż? Ma pan absolutną trafność. No, skoro wszystko jest takie piękne, to wobec tego biorę wszystko. Wszystko? A to już jak pan szalony uważa. Niech mi tylko będzie wolno zauważyć, że wszystko razem kosztuje 9300 zł. To niech pan łaskawie doda jeszcze coś za 700 dla równego rachunku, tylko coś wykwintnego, wie pan. Służę panu. Czy ten drobiazg może być? A co to jest? Brosza. Tak. A wie pan, co to jest? Chwileczkę. Co to jest? Tłumik. Nie bardzo rozumiem szanownego pana. Czy zapakuje pan wszystko już teraz, czy mam do tego dokręcić rewolwer? To oznacza, że prawdopodobnie jest napad? Nie da się ukryć. Tylko nie radzę żadnych sprytnych sztuczek z alarmem. To niezdrowe. Uśmiechać się. I pakować. To. Odwróć się pan i szukaj czegoś w dolnej szufladzie. Jak doliczy pan do 100, może się pan odwrócić. Tylko nie wcześniej. Tu się sprzedaje? 32. Jezus Maria, taki młody człowiek.
Dziękuję za pamięć. Wychodzi dzisiaj. Kiedyś musiał wyjść. Dziękuję, jest pan wolny. Kłaniam się panu prezesowi. Dom bankowy Kramera. Nie zapominajka. Proszę wyłączyć system alarmowy. Skarbiec. Zawsze pan tak wsiada? Boże mój. Henryk. Wejdź. Wejdź, Henryk, proszę, wejdź. Henryk. Henryk, cieszę się, że już jesteś na wolności. Wiesz, mam akurat przygotowany obiad. Zaraz coś podam gorącego.
Nie byłam u ciebie tak dawno, bo trochę chorowałam, nie mówiłam ci. A teraz byłam 2 tygodnie u ciotki w Skierniewicach, bo wujek umarł. No tak, właśnie. Właściwie powinnam przedstawić panów. Henryk, pozwól, to jest pan. Armelicki. Moje nazwisko. Jest mi przyjemnie bardzo. To ja pójdę po nakrycie. Zaraz przyniosę. Siadaj, Henryk. No zostań. Och, przynajmniej na obiedzie. No co ty wyrabiasz tym krzesłem? Przestań, słyszysz? No czyś ty zidiocioł, przestań. Szuka pan dorożki? Możemy pana podwieźć. Jedziemy na pewno w tym samym kierunku. Ale proszę pana, ja muszę być. Proszę mnie puścić! Ja muszę być. Nie można, proszę pana. Ale ja pana. Proszę, pan prezes. Odejdź, zajęty, no. Nie, ale. Proszę pan! Ale. Panie prezesie. Ręce przy sobie. Panie prezesie, pan musi mnie wysłuchać. Pańscy kasjerzy nie chcą mi wypłacić moich pieniędzy. O co chodzi? Niechże pan mówi spokojnie. Panie prezesie, ja nazywam się Jan Rożek. Mam u pana w banku wszystkie moje oszczędności. I ci bedelacy, przepraszam, pańscy kasjerzy, tak, nie chcą mi ich wypłacić. No to diabła, to chyba jest powód do zdenerwowania. Drogi panie, niechże pan tak nie ryczy. I niech pan przestanie obrażać moich podwładnych, panie Majer. No ten pan, jak sam mówi, nazywa się Rożek, a chce tak podjąć pieniądze z konta pana Kowalskiego. No tak. Nie możemy wypłacić przecież. No, bardzo mi przykro, ale pieniądze z konta Kowalskiego może podjąć tylko Kowalski. Tak, ale jak? Co? Dlaczego pan milczy? Przecież to pan mi doradził wpłacenie pieniędzy pod obcym nazwiskiem. Ten pan powiedział, że Kowalskich jest wielu. Nikt nie dojdzie, który jest który, a ja proszę pana, nie będę musiał płacić podatku od tej sumy. No, tak pan powiedział, że to będzie na zasadzie gentleman's agreement. Czy rzeczywiście polecał pan naszemu gościowi gentleman's agreement? Panie prezesie, nie robię nic, czego by pan nie wiedział. A z drugiej strony to nieładnie, panie Rożek, że chciał pan oszukać urząd podatkowy. Co ja? Ale jak to? Co uczciwego Polaka? W ten sposób!
za to, że nie chciałem popierać obcego kapitału i że wpłaciłem pieniądze do waszego banku. Chcecie mnie oszwabić. To rabusie, trenie, ale zapłacicie mi za to. Łobuzek, łobuzek! Nie uda wam się. Ja, całe szczęście, że żyjemy w praworządnym kraju. Ja pana zaskarżę. No, panie Rożek. Z tym strzelaniem to pan przeholował. Ale jeżeli pan stąd natychmiast zniknie i przestanie powtarzać te brednie, nie wezmę policji. Wyprowadzić. Dobrze? Ale moje pieniądze... Wyprowadzić. Moje pieniądze! Paszał wam! Wszystko w porządku. Proszę wracać do pracy. Dziękuję. Proszę wracać do pracy i spokojnie. Gentleman's agreement. Skąd pan to wytrzasnął, panie Sawicki? A dużo tego było? 6000. Za pańskie szczęśliwe uwolnienie. Dlaczego szczęśliwe? Terminowe. Fakt. Tylko niech pan nie myśli, że każdego, kto wyjdzie z więzienia, tak fetujemy. Tylko pana? Pan jest Henryk Quinto. Pierwszy kasiarz Rzeczypospolitej. Czy ja wyglądam na kasiarza? Jestem muzykiem. A siedział pan za bigamie, co? Tak. 1924 Lwów, Polski Bank Krajowy. 1925 Łódź, Bank Kredytowy Szwajcarski. W 27 Bydgoszcz, Bank Ludowy. W 28 Warszawa, Bank Gospodarstwa Krajowego. Wymieniłem oczywiście tylko ważniejsze pana koncerty, panie muzyku. Schwytany raz, 1928. 6 lat więzienia tylko dlatego, że nie udowodniono pozostałych razów. O co wam chodzi? O współpracę. Mamy kilka ekstra pomysłów. A to na zdrowie. Pańskie? Pan z nami nie pije? No ta. Pokaż panu. Wzięliście mnie za kogoś innego. Wie pan, co to jest? To jest tłumik. Dogadamy się, czy on ma dokręcić do tego rewolwer. A wiecie, co to jest? To jest ustnik. Co? Od trąbki. Jakiej trąbki? Jestem muzykiem. Dobra. Jakby się pan... Jakby pan chciał z nami zagrać, to jesteśmy w warsztacie na Okopowej. Blacharka wulkanizacja. Otwierał pan kasy bez narzędzi, wyłącznie na słuch. Jakie kasy? Dosyć. Max! Max! No i co? Co? To jest ostatni raz. Ostatni twój pomysł, przecież to nie on. Musimy coś z nim zrobić. Ale co? Cholera, trzeba go odwieźć. No pewnie, że trzeba go będzie odwieźć. Go podjęła. Pokój, proszę. Pan wybaczy, ale... Proszę uprzejmie.
Witaj. Nic się nie zmieniłeś. Można? Nie interesuje cię, co jest w środku? O, chciałbym, żebyś to traktował jako sprawę interesu, nie osobistą. No w końcu obaj jesteśmy ludźmi interesu, prawda? Czy zastanawiałeś się, co by było, gdybym w sądzie powiedział o twoim współudziale? Nic by nie było, bo to nie był współudział. Tylko prowokacja. Widzisz, jaki jestem z tobą szczery. Pamiętasz tę moją sprawę z fałszywymi obligacjami? Ci z kryminalnej mieli mnie na widelcu. Pewien komisarz, nie wiadomo skąd, dowiedział się o naszych powiązaniach i zaszantażował mnie. No, zmusili mnie, żebym sprowokował włamanie i zwabił cię w pułapkę. No, ujęcie kwinty na gorącym uczynku, to było coś. Już wtedy uczyli o tobie w szkole policyjnej. Nie przyszło mi to łatwo. Byliśmy przecież przyjaciółmi. Zrozum, Quinto. Gdybym ja poszedł siedzieć, byłby to dla mnie koniec wszystkiego. Kariery, zdrowia, wszystkiego. A ty tak miałeś ustaloną reputację. No to okrutne, okrutne. Tak właśnie wtedy rozumowałem. O przeszłości nie da się naprawić. Ale ta paczka mogłaby ci ułatwić przyszłość. 45 tysięcy złotych polskich. Patrz, 45 tysięcy. Dwa razy tyle, ile byś wtedy zdobył. Siedziałem 2196 dni. To jest około 20 zł dziennie. Tanio to obliczyłeś. Myślę, że uczciwie. Zrozum. Przez całe 6 lat ta sprawa nie dawała mi spokoju. Wreszcie chcę załatwić to wszystko fair do końca. Ja skończyłem z tym, co było. Skończyłem. Jestem uczciwym człowiekiem. Dzisiaj mogę nim być, bo mam pieniądze. Ach, ty uczciwy człowieku. W celi cały czas marzyłem o takiej chwili. Ładnieś to wykalkulował. Ale dzisiaj... Dobra. Niech będzie, że jesteśmy kwita. Miałeś prawo. Wybaczam ci. Gdybyś miał jakieś kłopoty, wal jak w dym. Lepiej nie zostawię mi adresu. Rozumiem aluzję, ale nic z tego. Mojego banku nie da się zrobić. Ucho od śledzia. Wielu ja się znam na tym. No to co? Tak jak powiedziałeś, jesteśmy kwita, Quinto. Straciłbyś tylko czas. Ucho od śledzia. Był wczoraj u mnie spięty, rozumiesz mnie? Ma coś na oku, szuka składu. Żebym widział, to bym u ciebie polecił. No to co?
zadzwonić, umówić się z nim. Słuchaj, to pewny numer, bez żadnego ryzyka. Weltmeisterschaft. Ile? Słuchaj, można zrobić 250. Pytam o Fiata. Jak dla ciebie to 4, rozumiesz mi? Hamulce hydrauliczne. Szpula, kupiłem od ciebie samochód. Czego jeszcze chcesz? Żebyś się namyślił. Przez ostatnie 6 lat cały czas się namyślałem. I wymyśliłem, że już mi się nie chce. Obcięli ci włosy razem z jajami. No i co, idziesz? Panie szefie! Moment! Więc co mam powiedzieć Świętemu? Żeby się rozpiął. Wypuścili cię. Tadeusz w domu? Nie. Mogę zaczekać? Przyszedłem dlatego, że Tadeusz do mnie pisał. Pisał do ciebie? Po co? Kiedy wróci? Tadeusz nie żyje. Co? Nie zrozumiałeś? Nie żyje. Jak to się stało? A co cię to obchodzi? Tadeusz jest moim przyjacielem. Był. Był twoim przyjacielem. I tego właśnie nie potrafię zrozumieć, odkąd dowiedziałam się, kim jesteś naprawdę. Co się stało z Tadeuszem? Mój Boże. Tadeusz zdecydował, że wpłaci wszystkie nasze pieniądze na procent do banku. Całe 19 tysięcy. Kiedy wracał do domu, napadli go i pobili. Zabrali mu dowód wpłaty. Tadeusz nie mógł podjąć tych pieniędzy, bo dostał weksel na okaziciela. Co to za bank? Nie wiem. Następnego dnia rzucił się z okna. A policja stwierdziła, że to było samobójstwo. Tadeusz? Samobójstwo? Robię to, bo wiem, że Tadeusz by sobie tego życzył. Słuchaj, Kwinto. Powiedz mi. Czy Tadeusz też był? Czy był taki jak ty? Możesz być spokojna. Nie był.
To jest kolor? To jest kolor? Do dupy, to jest jakieś kiprokwo. To trzeba było lepiej wyklepać. Wyklepać? Klepnij się w ten niedotarty łeb, fajo. Co? Jak szef to zobaczy, to nam da auto. Będziesz jeździć. Dupą po nieheblowanej desce. Niedotarty. Niedotarty? A kto go stuknął? Kto stuknął? Ostatni raz za kierownik siadłeś. Ostatni raz. Ty, kurde balans. Widziałeś? Pan muzyk, żebym zryżał. Ale się pan odpicował jak stróż. Po pierwsze, sprzedacie mój samochód. 5000. I to dziś. Po drugie, poszukacie Duńczyka. Ostatni adres to jutro. Pojutrze spotykamy się o 2 przy bramie na Smutnej. A to może żadnych ja bym... własnych pomysłów. To po trzecie. A jak pan tu wszedł? Trzeba było uważać. Paczka do pana, panie prezesie. Nie mam sprawdzić, co tam jest. Forsa, panie prezesie. 45 tysięcy? Tak, a skąd pan wiedział? O, tu coś jest jeszcze. Czy to ten Rychliński, co grał razem z Quinto w jednym zespole? Rychliński, Quinto. Tak, tak, 26, 27 w którymś z kabaretu. A nie mógł pan tego wcześniej sprawdzić? Niech pan wezwie do mnie Krępicza. Tak jest. Nie mam nie dla nikogo. Proszę bardzo. Może cygaro? Nie, proszę cię, nie błagam. Błagam cię, nie proszę. Nie! Nie! Ten rewolwer jest niedobry! Jak to niedobry? Pożyczyłem go specjalnie od szwagra policjanta. To prawdziwy Browning. O co znowu chodzi, panie Turwi? Boi się pan. Przecież nie nabity! No przecież wie pan doskonale, że się nie boję. Nie o to przecież chodzi, dyrektorze. Ja sobie po prostu nie życzę. Wszystko jest umowne, tylko pistolet prawdziwy. To mi po prostu rozbija nastrój. Nastrój, nastrój. Najpierw nie chce pan wejść pod łóżko, a teraz znowu pistolet. Co się z panem dzieje, panie kolego? Zaangażowałem aktora... Ty babę! Dyrektorze, ja sobie wypraszam. W garderobie jest brudno. Ręczników nie ma. Słusznie! Ja proszę przynieść atrapę. Potrafię z tym zagrać tak, jak z prawdziwym rewolwerem. W końcu to ja z tej cholery jestem aktorem. Dobrze. Proszę przynieść atrapę dla pana Turwida i 10 minut przerwy. Dziękuję. O co chodzi? Chciałbym mówić z właścicielem. Właśnie to robicie. Pan Quinto chciałby z panem zagrać w piłkę. Co? Piłkę. Grywam tylko w tenis. To jest pan Quinto. Pan nie jest Duńczyk? Duńczyk. Ostatnio widziałem go 4 lata temu, gdy kupiłem od niego ten interes. Trudno to było wtedy nazwać teatrem. Teraz mamy jaki taki pojem. Ale kto to doceni? Wszędzie sami dyletanci. Chwileczkę, nie wie pan, gdzie to można znaleźć? Słyszałem, że kupił kino na Ziemiańskiej. Pan Duńczyk? Znałam go, oczywiście. Ale on sprzedał kino, gdzieś 2 lata temu. A co teraz robi? Nie wiem. Ja, proszę pana, sprzedaję bilety. Panowie zapytają tego tam, co wpuszcza. Oni byli w lepszej komitywie. Chcielibyśmy skomunikować się z panem Duńczykiem. Z Duńczykiem, powiada pan. Nie znam człowieka. To dziwne. Przez 2 lata był pańskim pracodawcą. Tak? Nie pamiętam. Może byłem wtedy chory. A teraz? A teraz jestem zdrowy.
Co pan myśli, że my jesteśmy z policji, panie? A co mnie to obchodzi? Albo wchodzicie do środka, albo do widzenia. Do widzenia? Myśmy widzieli ten film. Moje uszanowanie. Jest tak. Duńczyk sprzedał Vaudeville 4 lata temu i kupił kino. Ale sprzedał 2 lata temu i teraz ma jakiś interes, tylko że chwilowo nie wiemy jaki. Zresztą, jeżeli jest konsekwentny, powinien go w tym roku sprzedać. Ja zresztą przejrzałem niektóre ogłoszenia. O, mam tu na przykład. Fotoplastikon. Pilnie sprzedam. Dzisiejsza. Oferty. Mhm. O, tam na górze, gdyby pan zechciał. Ciekawe. No? Gramy dziś z Wiktorią. Ale nie ma co gadać. Dostaliśmy w Berlinie 3-0, nie mamy szans. Kto wie? Ty to Wojto! Ach, to pan tam, tam! Pola! Rysko! Nic nie było, panie sędzio! Ja jestem... Elfmeterball, es schießt Fritz Obermann, Tor, ein Tor! Die Viktoria Berlin hat gewonnen, Lodz hat verloren, Deutschland hat gewonnen. Co się dzieje w państwie duńskim? Finta na powietrzu. Aż przyjemnie popatrzeć. Zmężniałeś, trudno cię rozpoznać. Trudno cię znaleźć. Zbyt wielu szuka. Na szczęście upodobania rzadziej zmieniasz niż adresy. No ale o tym wiedzą tylko nieliczni. Jak ja. Jak ty. Ile to lat? 4? 6. Przejdzie się ze mną do banku i z powrotem? Dawnośmy się nie widzieli, to nie wiesz. Czego? Że się wycofałem. Ja też, ale to nie jest zwykły numer. Ile masz podjąć? Wszystko. Pytam z ciekawości, bo odmawiam. Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie popyt na święty spokój. Przepraszam cię, Kwinto, ale rozmawiasz z emerytem. Duńczyk, ja muszę to zrobić. I z tobą. Sam! Nie, to już nie, patrzyłem. Już nic nie zrobię. Balek, poczekaj! Szybko. Co to się dzieje? Przepraszam. O Jezus Maria! Odsuńcie się! Na boisku miałeś taką minę, jakby to do ciebie strzelali. Nie powiem nie. Masz jakieś tarapaty? Gustaw Kramer? Dom bankowy, spółka akcyjna, ulica Kredytowa 6. Czekaj no, czy to nie jest ten sam Kramer, który kiedyś pomógł policji, żeby cię capnęła? Ten sam.
Teraz pomógł mojemu przyjacielowi przenieść się na tamten świat, zabierając mu wszystkie pieniądze. Aha, rozumiem. A co to miałby być za numer? Wabank. A bez metafor? Pamiętasz sprawę Szwandrowskiego w Krakowie w 24? Jasne. Świetnie pomyślane. Tylko, że mu nie wyszło. Mnie wyjdzie. Czekaj no, Gustaw Kramer? No to przecież on się zna na alarmach, bo pracował w banku. 3 lata jako kasjer, zna się na tym. Nie możesz się mścić na kimś innym? Przecież to cwania. Czy on w ogóle ma jakieś słabe punkty? Znasz go? Znam. Do tego numeru potrzeba jeszcze co najmniej 2. Mam. Znam? Nie. Co robili? Raz zrobili jubilera. Schopenfeldiarza. Ale mają dużo zapału. Bo nie siedzieli. I bardzo dobrze, my się zbytnio nie możemy pokazywać. A co ja mam robić? Wejść do środka. A dalej to już moja sprawa. Nie. Facet, co się zna na alarmach i 2 Schopenfeldiarzy z zapałem. A ja mam po prostu wejść do środka. To tak jakbym prowadził piłkę przez całe boisko, okiwał 6 facetów, podał, a ty tylko przykładasz nogę, tak? A bez metafor? Musiałbym być ciężko chory, żeby pójść na ten numer. A wiesz, że ostatnio też kiepsko się czuję. Obejrzyj sobie. Ostatnia szansa. Wkrótce sprzedaję to pudło. No, następne będą jeszcze lepsze. O, ta pierwsza z lewej. Uprzejmie. Przepraszam pana, panie prezesie. O co chodzi? Jedna z kasjerek stwierdziła, ten człowiek był dzisiaj u nas rano. Duńczyk. Ja zapomniałem, że on w ogóle istnieje. Od 2 lat wszelki słuch o nim zaginął. Założył sobie konto dzisiaj u nas. Może po prostu zaczął oszczędzać. Może.
musicie się dowiedzieć, gdzie mieszka i łazić za nim. Że jak? No z kim przebywa, gdzie jada, wszystko. Tak jest. Dobra. To jedziemy. Mhm. To Krępicz. Cyngiel Kramera. Gość od mokrej roboty. 7 lat w Legii Cudzoziemskiej. Załatwił podobno więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. A to bank. Na pierwszym piętrze. Niżej jest restauracja czynna w czasie, kiedy zamknięty jest bank. Przebicie znowu odpada. Na parasol też nie da rady. Prywatne mieszkania. No koniec, właśnie. Ale najtrudniejsza sprawa to instalacja alarmowa. Niestety mają najlepszą, jaka istnieje, szwajcarskiego Ziegler'a. W razie alarmu blokuje wszystkie wyjścia i oczywiście natychmiast zawiadamiana jest policja. W środku nie można otworzyć pudełka zapałek, żeby nie wywołać alarmu. Da się zablokować? Każda się da, tylko trzeba to zrobić za pierwszym razem. Ale nawet jeżeli uda mi się złamać ten system, to po to, żeby go zablokować, muszę wejść do środka. A wszystkie wejścia są pod osłoną instalacji. No, czyli tak zwana kwadratura koła. Mam! Wchodzimy na bezczelnego. W biały dzień przystawiamy kasjerom rewolwery do brzuchów, zgarniamy pieniądze, luta ubezpieczona. Kto to jest? Nie zwracaj na nich uwagi. A bym zapomniał o 2 strażnikach, których zmieniają 4 razy na dobę. No, czyli mamy co najmniej 6 godzin czasu. Brawo, brawo, tak jest. Tak. Tylko, że nie mamy którędy wejść. Żadnych szans? Prawie żadnych. Prawie. No jest jedna. Inaczej nie strzępiłbym sobie nadaremnie języka. Przyjrzyjcie się dokładnie temu planowi. No co, widzicie? Którędy? Tędy. Kurde, malac. Bardzo przepraszam, czy mógłby pan zatelefonować do mojego papy? Zepsuł mi się samochód. Mógłbym, oczywiście. Ale po co niepokoić papę? Ja się też znam na tym. Och, to cudownie. Ja kompletnie nie mam o tym pojęcia. Ma pani niezbędne narzędzia? Tak. Doskonale. No, do roboty, do roboty! Czy to coś poważnego? Jeszcze nie wiem. Jak pani na imię? Natalia. Pobrudziła się pani, pani Natalio? O, wyżej, na nosku. O tak. Było to to świństwo do jasnej cholery, na co czeka z wyłączną gówną!
się szwajcarska. Polski wynalazek. Wszystko jasne, czy mam coś powtarzać? Wszystko jasne. No to do roboty. Jutro nie spuszczać mi oka z Kramera. Uważamy na niego od tygodnia, może pan być zupełnie spokojny. No to do jutra. Do jutra. Nie chciałem mówić przy tych twoich Schopenfeldiarzach, ale czy Kramer nie domyśla się, że szyjemy mu garnitur? Dałem mu do zrozumienia, że bardziej bolało. Tylko kogo? Nie mówię ci, że jesteś pechowiec, ale ostatnio nie miałeś zbyt wiele szczęścia. Dlatego wziąłem ciebie. Nie znam drugiego większego szczęściarza. Drugim był mój brat. Tylko się utopił, jak miał 3 lata. Na wszelki wypadek wyprowadź się z tego hotelu. Za dużo ludzi wie, że tam mieszkasz. Jak będą chcieli mnie znaleźć, to znajdą. Nie ma na to sposobu. Też fakt. Masz się czym bronić, jakby co? Niezłe. Ale weź także to, na wszelki wypadek. Jak się to wszystko uda, to się chyba upije. A teraz nasz ostatni wspólnik. Blokuje szwajcarską instalację Zieglera. Taka szajtka? A Ziegler und Sohn byliby wściekli, jakby to usłyszeli. Dajcie coś beze mnie. Dobrze. Przepraszam, że cię tutaj zaprosiłem. Zawsze lubiłam tu przychodzić, wiesz o tym. Zacząłeś pracować. Dziękuję ci, żeś przyszła. Napijesz się czegoś? Dziękuję. Koktajl i to, co zawsze. Tak się składa, że znam dobrze prokuratora i kilku komisarzy policji. Obiecali zająć się sprawą Tadeusza. A jak będzie trzeba, wznowią śledztwo. Tym się okazało, że Tadeuszowi ktoś pomógł w tym samobójstwie. Otrzymasz odszkodowanie. Nie chcę. Tadeusz był wysoko ubezpieczony na życie. Ja wiem, że te pieniądze ci go nie zwrócą, ale no, należą ci się. Dlaczego to wszystko robisz, Kwinto? Nie wierzę w samobójstwo Tadeusza. Jestem ci wdzięczna.
szczęść ma za co. Słuchajcie, mam do was prośbę. Gdyby się ktoś o mnie wypytywał, to jutro wieczorem grałem tutaj z wami. Proszę o róże wszystkie. Dziękuję. Jeszcze nie trzeba. Zrobił sobie fajerant 3 godziny wcześniej. Ja mu się nie dziwię. Jest pan nieprzyzwoicie punktualny. To poniekąd moja cecha zawodowa. Dobry wieczór. Szampan. Co to za okazja? No już tydzień. Czas na uroczystość. Bardzo przepraszam, że pan czekał. Musiałam się przebrać. Jak się panu tutaj podoba? Horrendalnie. To jest właściwe słowo. To mieszkanie mojego papy. Mieszkam tutaj, jak on wyjeżdża w interesach. Ach, tak. Zecen sie bitte. Pardon, bitte. Co proszę? Zecen sie bitte. Pamięta pan naszą umowę? Miał mi pomagać pan w niemieckim. Ach ja, natürlich, ich habe vergessen. Przepraszam, zapomniałem. Kaffee? Te? Nein, danke, szampan. Ja. Pani Natalio, where is das? Das mein papa. Firma maszyny rolnicze Bielecki i Holzweber to pani papa? Tylko Bielecki. Holzweber to wujcio. No prawdy, pan jak coś powie. No ma się to poczucie humoru, pani Natalio. Chyba mi nie pasuje ten naszyjnik. Dlaczego? Bardzo piękny. Może mi pan pomóc odpiąć? Oczywiście, z największą przyjemnością. Coś trudno się odpina. Trzeba mocno przycisnąć. A jest, rzeczywiście. Langsam. Ja, langsam, langsam, aber sicher. Nie poznałem pana. Nie szkodzi, będę bogaty.
No to teraz po kwintę. Tak. Panu się gdzieś śpieszy? Zdaje się, że jednak pan się spóźni. Policja. Mamy rozkaz odprowadzić pana do komisarza. Dlaczego akurat mnie? Panie Quinto, pana to można za samo nazwisko. Zdaje się, że nie macie prawa. Owszem, mamy. Na 48 godzin każdego. Ja, chyba, że pan jest poszły. Proszę. Nie śpi. Co jest? Nie ma kwinty. Jak to nie ma? Przecież ja już dziurę wykułem. Co robimy? Co robimy? Czekamy. Albo nam tu źle. Co się z nim mogło stać? A ty jak jesteś ubrany, Schopenfeldziarzu? To jest skok, a nie sklepik. Dobry wieczór, panie Quinto.
Przepraszam, że kazałem panu czekać. Proszę siadać. A wie pan, ja wówczas odkręciłem nogi prawie we wszystkich meblach, a forsa była tylko w jednej. No, ale do rzeczy. Dziwi się pan na pewno, dlaczego wezwaliśmy pana tutaj. Otóż wczoraj wieczorem było włamanie w biurach mecenasa Walenty. I dlatego pozwoliliśmy sobie pana niepokoić. To rutynowe sprawdzenie, zaczynamy jak zwykle od pieca, a pan jest ciągle numer jeden. Zna go pan? To mecenas Walenta? Pan raczy żartować. To Adam Szpulski, zwany Szpulą. Sprzedaje samochody. Nie znam. No dobra. A tego? Też nie. Nie. To Bertrand Malkiewicz. Bardziej znany jako Spięty. Nie znam. To trudno. W każdym razie ma pan szczęście. Walentę zrobili oni. Nie pan. Złapali ich z manelami w momencie, kiedy pana wieźli tutaj. Tym razem udało się panu. To raczej panu się nie udało. Ale zepsuł mi pan wieczór. To są konsekwencje pana sławnej przeszłości. Ale może mógłbym coś naprawić. Zanim spotkamy się znowu. 6:00 i co? Żeby zdążyć, powinniśmy zacząć pół godziny temu. To co, schodzimy? Psia krew, te dziury. Domyślą się, że było coś na rzeczy. Szkoda, cholera, szkoda. No dobra, idziemy, nie będziemy tu siedzieć, bo dostaniemy wilka. Policja! Policja! To po nas? Co robimy? Wiemy? Stoimy, stoimy. Wiedziałem, że jak żyje, to przyjdzie. O, nieźle nas pan przestrzymał. Strasznie się denerwowaliśmy. Co się stało? Zaspałem. No to nie. Tu. Ja to wycofam.
ja cię koniem gardę masz. Jakie gardę, zobacz o. Pianeczek do przodu. A cholera, co ja widzisz? Coś ty nie, to nie wiem. Słyszałeś? Co słyszałem? No właśnie nie wiem. A co tu może być? A ja tobie. Tak, to ja. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Olek, daj spokój, tu na dole w knajpie grają. Zajęty. Przepraszam. Olek! Chodź, teraz gramy. Dotykałeś tej blaszki. No skąd? Za kogo pan mnie ma? Można już? Można. Jak pan to zrobił? Trzeba było uważać. Pakujcie.
Natalio, jaka to karta? Walet Karo. Brawo, pocieramy ręką i mamy. Asa Karo. I pocieramy ręką i mamy. Jaka ty inteligentna. Ja nic tak nie cenię u kobiety jak inteligencja. Gustawie, bądź dżentelmenem. Będę, będę. Gustawie, Gustawie. Wszystko zabraliście? Może mam być spokojny. Dowiemy się jutro z gazet. Co to jest? Co? Nie ma żadnych śladów, panie komisarzu. Niech pan to sprawdzi. I co, inżynierze? To bardzo skomplikowany system. Tędy płynie prąd, a każde przerwanie obiegu powoduje alarm. Aby to ominąć, należy zablokować tylko czujniki. To musiałby być przerywacz w takim kształcie. Przepraszam, panie komisarzu. Znaleźliśmy odciski na tej baszce. Zdjąłem ślady i jadę do biura, co? Chwileczkę, niech pan weźmie najpierw odciski wszystkich pracowników z banku. W kartotece może pogrzebać kto inny. Tak jest, panie komisarzu. Czy ten przerywacz to mogło być coś takiego? Tak. Tak, spokojnie, niech pan się odpręży. Niech pan nie pomaga, poradzimy sobie. Ja nie pomagam. Widzi pan kolega, zadowolony. Nie bał się. Panie komisarzu, przyjechał właściciel. Pan Werner. Kramer! Komisarz Przygoda. Policji kryminalnej. Przygoda, no to jedyna pociecha, że to właśnie pan prowadzi śledztwo. To te dwa barany miały służbę? Tak jest, panie prezesie. Dzwonić.
Ile było w kasie? W gotówce 585 tysięcy oraz papiery wartościowe. Ale jak się tu dostali? To jest niemożliwe. Ta instalacja alarmowa jest niezawodna. Wyłączana i kontrolowana z zewnątrz przez policję. Przebili się w toalecie z szybu wentylacyjnego. Z restauracji, która jest pod bankiem. Szyb. Też o tym nie pomyślałem. Psiak. Ale jak można wyłączyć taką instalację, panie komisarzu? Tą blaszką. Oto firma Ziegler zapłaci nam odszkodowanie. Jakiś pan natychmiast skontaktuje z kręcicielem. Próbowałem, panie prezesie, ale bezskutecznie. Od dwóch dni przepadł kamień wody. Zobacz, przepadł! Czy mógłby pan otworzyć sejf? Otworzyć? Przecież jest rozkryty. Ale czy mógłby pan? Proszę. Pół miliona ile zajmowało miejsca? No, na dolnych półkach papiery wartościowe, a dwie górne to banknoty w paczkach. Aha. Panie Stawiski, papierowe. Niech pan otworzy drugą część. Widzi pan, to rozprucie umożliwia wzięcie pieniędzy tylko ze środkowej półki. Najwyższa jest bezpieczna. Dziura do niej niesie. No, gdzież więc są te pieniądze? A właśnie. Przypuszczam, że kasa została otwarta normalnie. Z zamka. Dopiero potem rozpruta dla zmylenia śladu. To bez sensu. Po co ktoś miałby sobie zadawać tyle trudne, panie? Aha. Dla upozorowania włamania na przykład. Upozorować? Pan komisarz sugeruje, że to zrobił ktoś z banku. Powiedziałem na przykład. W każdym razie musimy wziąć odciski palców wszystkich pańskich pracowników, począwszy od strażników, a skończywszy na panu, panie Kramer. Na mnie? A co, może to ja sam zrobiłem, co? Może pan Stawiski ukradł moje pieniądze? Jakie to szczęście, że pan prowadzi śledztwo, panie komisarzu. Szczęśliwy jestem. Cieszę się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest w domu ktoś starszy? Tak. Pani... Słucham, o co chodzi? Pani Marta Rychnińska. To ja. Proszę pani, mam dla pani pieniądze. Puści mnie pani. Słonko. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę. Proszę pani, tu jest 20 tysięcy złotych dla pani. Proszę łaskawie nie, przeliczyć. Nie, to jakaś pomyłka. Ja nie rozumiem, skąd tyle pieniędzy. Ja nie mogę tego przyjąć. To chyba nie chodzi o mnie. A ależ tak, to na pewno chodzi o panią. Nie, nie. Stasiu, idź pobaw się do pokoju. To niemożliwe, proszę pana. Widzi pani, prezes banku, w którym mąż pani ulokował gotówkę, okazał się być hochsztaplerem, łaskawa pani. Na szczęście zajęliśmy się tą sprawą i jak pani widzi, zwracamy gotówkę wszystkim poszkodowanym. Czy proszę. Pan jest z policji? Raczej z wymiaru sprawiedliwości. Proszę pokwitować. To nie, nieprawdopodobne, proszę pana. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja nie wiem, jak mam panu dziękować. A, ależ to zbędne, to po prostu nasz zawód. Proszę. Tu? Tak, tak. Proszę pana, czy pan działa w porozumieniu z panem Kwinto? Kwinto? Tak. Kwinto, czy on przysłał tu pana? Wybacz pani, ale ja chyba nie słyszałam nigdy tego nazwiska. Może pracuję w innym dziale. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. O, to bardzo ważne. Moje szanowanie pani. Dziękuję.
Dziękuję. Po odliczeniu kosztów własnych na każdego wypada po 20 tysięcy. Tak, no za dużo to nie jest. A sobie? Ja już swoje zabrałem. A w życiu nie brałem udziału w takim idiotycznym skoku. Mamy jeszcze jakieś zobowiązania? Nie, spłaciliśmy wszystkich. Co do Joty? Według listy. Gdybym dostał te pieniądze miesiąc wcześniej, pojechałbym do Rzymu. Na mistrzostwa piłkarskie. Pojedziesz, jak będzie grała Polska. A, to musiałbym żyć jeszcze ze 40 lat. 100 lat. Pan na pewno wziął swoją dolę? Kto prowadzi śledztwo? Komisarz Przegroda. Komisarz Przygoda. Bardzo dobrze, pedant. Szczególasz. Powinien już tam być. Musiał mieć pan szalenie ważny pomysł. Skoro przeszkodził mi pan w obiedzie, ma pan chociaż jakiś trop? Właśnie dlatego tu jestem. Świetnie, siadajcie panowie. Dziękuję. Morawiecki? Nie, dziękuję. Jesteś, jak to się mówi, na służbie. Trudno, będę pił sam. Pamięta pan tę blaszkę? No, pokazywał mi ją pan, ona zdaje się zablokowała instalację alarmową, prawda? Zgadza się, znaleźliśmy na niej odciski palców, a nawet udało nam się je zidentyfikować. No, doprawdy działa pan jak błyskawica, gratuluję. Dziękuję bardzo. Niestety, panie Kramer, są to pańskie odciski. Gratuluję. To pan kpi ze mnie? Nigdy w życiu nie widziałem tej zasranej blaszki, ja nie mówiąc o jej dotykaniu, proszę pana. A może te odciski są podobne do moich? Panie Kramer, dactyloskopia wyklucza ponad wszelką wątpliwość istnienie dwóch identycznych linii papilarnych. Dlatego to taka ważna broń w walce z przestępcami. Jeśli pan sobie nie za dużo pozwala, proszę pana. Co pan mnie chce robić? Jeszcze chwila, oskarżę pana o oszczerstwo. Mam jeszcze jedną sprawę do pana. W trakcie, jak tu na pana czekaliśmy, nasi ludzie nieco rozejrzeli się po pańskim mieszkaniu. Jakim prawem? A to trzeba mieć nakaz o rewizji, podpisany przez prokuratora. Co jest pańskim problemem? Proszę. Przypuszcza pan, że nie znam się na procedurze? Niech mi pan powie, czy zawsze pan trzyma pieniądze w koszu z brudną bielizną? Tak, oczywiście. Zawsze. Zawsze. A marmeladę i proszek do zębów w skarpetach, pan nie? No właśnie znaleźliśmy to u pana w koszu z brudną bielizną. Wysypać. No i zguba się znalazła. Jezus Maria. I cham jest montowany. Ty łobuzie. Ty skurwysynu, czekaj, ja cię dorwę! Pan mnie wzywał? To niedorzeczne. Po co miałbym okradać własny bank? Jest parę przyczyn. Po pierwsze ubezpieczenie, po drugie kradzież uderza pańskich klientów bardziej niż pana. Kiedy zjawią się po swoje pieniądze, pan rozłoży ręce i powie, skąd je mam wziąć, przecież mnie okradli. Ja mogę panu wierzyć, ale prokurator i dowody są innego zdania. To absurd. Jestem dostatecznie bogaty bez okradania się dodatkowego. Proszę pana. Jest takie przysłowie, które mówi, kto ma pół miliona, to jest bogatszy od tego, co ma ćwierć miliona. A może ktoś to wszystko ukartował, co? Żeby mnie pogrążyć. Mówi panu coś nazwisko Quinto? Tak, 6 lat temu pan go nam wystawił. Sądzi pan, że mógłby się mścić? W mojej 30-letniej karierze nie spotkałem człowieka, który by ukradł pół miliona, a potem podrzucił komuś innemu, aby go pogrążyć. Zresztą sprawdziliśmy. Quinto ma swoje alibi. Alibi? Alibi, właśnie. Dlaczego pan mnie nie spytał o alibi? Przecież od tego się zwykle zaczyna, prawda? A pan ma alibi? Mam! Proszę zawrócić wóz! Niech pan zawraca! Do panny Natalii. Tu nie mieszka żadna Natalia.
Jak to nie mieszka? Natalia Bielecka. To pomyłka. Nie ma mowy o żadnej pomyłce, proszę pana, ja tu wczoraj byłem. Kto pan w ogóle jest? I co pan robi z tymi nogami? Czy tata marni? Nie, to jakiś wariat. Tu policja. Ten pan twierdzi, że wczoraj w tym mieszkaniu spędził wieczór z pewną damą. To jest bardzo ważne dla niego. Pan pozwoli, że wyjdziemy. No, na władzę nie poradzę. O, przepraszam bardzo. Coś nieprawdopodobnego. Jak Boga kocham. Nie do wiary. Panie komisarzu, to jakaś horrendalna mistyfikacja. Ja mnie wszystko poznaję. To jest ten pokój, ja tu wczoraj byłem. To ciekawe, żeśmy się wczoraj nie spotkali. Ale może tak byłem zajęty robotą, że nie zauważyłem. To wszystko jest szyte grubymi nićmi. Skończymy. Panie komisarzu, niech pan aresztuje tych ludzi. Oni są w zmowie z prawdziwymi sprawcami, niech pan ich aresztuje. O, ledwo przyszedł, już by aresztował. Cicho, to wariat. Panie komisarzu, ja tu wczoraj byłem. Daję panu na to uroczyste słowo honoru. Nie wierzy mi pan? Prawdę mówiąc, nie przekonał mnie pan. Murzyn! Murzyn! To jest alibi, panie komisarzu, jedźmy! Jedźmy, to będzie na pewno alibi najlepsze na świecie. Ja nie chciałbym być na pańskim miejscu, panie komisarzu. Czego? Niech pani otworzy. Czy zastałem Czego? Pana tego, no, Murzyna? Jakiego Murzyna? No, tego Murzyna, który mieszkał pani. A niech mnie Matka Boska broni! Pod jednym dachem? Z antychrystem? No, dlaczego pani kłamie? Przecież widziałem, jak wczoraj wychodził z pani domu Murzyn z psem. Z psem? Tak, z psem! Święty! Z jakim psem? Tu nie ma żadnego psa. Jak to nie ma żadnego psa? Przecież widziałem, jak się uchodził wczoraj Murzyn z taką fifką i z psem! Ta baba też jest z nimi w zmowie, niech ją pan aresztuje, błagam pana. Panie komisarzu, jak Boga kocham, widziałem, jak tu wczoraj wychodził pies z Murzynem, no. Panie komisarzu, jak Boga kocham, no, błagam pana! Panie Kramer, starczy tego alibi. Idziemy. Twoja narzeczona jest primasa. Nie dziwię się, że Kramer się w niej zakochał. Byłam po prostu w jego typie. Gdybym wiedziała, że mi w coś takiego wpakujecie, nigdy bym się na to nie zdecydowała. Mam nadzieję, że z tym krawcem poszło mu jeszcze lepiej niż z tobą. Że to się wszystko udało, to cud! Wiesz co? A? Muszę to zrobić. Co? Zatańczyć z naszą Knętą. Mama nogi jak kasztanka marszałka. Mam ekstra pomysł. Wiecie, kogo zrobimy następną razą? Będzie następnej razy. Jak to? Kasiarz tak nie mówi. Bierzecie mnie za kogoś innego. Ja jestem muzykiem. Kasiarz to co? Zły fach. Tak? Taki sam jak inne zawody. I wymagający także jak inne zajęcia niezłych kwalifikacji. Zresztą zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej. Par excellence? Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Tak naprawdę? Powód był zawsze ten sam. Jaki? No? Bo tam były pieniądze. Panie komisarzu, kilka słów dla prasy. Panie komisarzu, kilka słów dla kuriera. Dzień dobry. Panie Kramer, jak pan wpadł na to, żeby okraść własny bank? Jaki wyrok pan przewiduje, panie komisarzu? Nie proszę pan, drogi kolego.
każdy. Panie Kramer, czy czuje się pan jak Polski Al Capone? Pan pozwoli. Ale nie odpisuję. Co pan zrobi z tymi pieniędzmi, panie Kramer? Przepraszam. Panie policja, nie. Nie, nie, nie.